I co chciałbyś z tym zrobić? Co chciałabyś z tym zrobić? Myślę, że to pytanie należałoby postawić za każdym razem, gdy ktoś mówi, że ale jestem poruszony tym słowem, ale coś mnie bardzo poruszyło wewnętrznie. To jest kryterium bycia poruszonym, gdy stawiasz konkretne pytanie, co teraz w związku z tym mam zrobić. Absolutnie genialne. Ci ludzie, którzy byli poruszeni dzisiaj w słowie, tym, co usłyszeli z ust apostołów, pytają: bracia, co mamy robić? Jeśli to pytanie postawisz, to jest dowód, że twoje poruszenie wewnętrzne, na przykład chlebakiem, jest autentyczne. Ma tą szlachetną próbę. Zawsze w okresie wielkanocnym czekam na wtorek po Wielkanocy, bo kocham tę Ewangelię, którą zawsze czytamy we wtorek po Wielkanocy. I ona jest trochę takim uzupełnieniem wczorajszego. Kochani, mamy dzisiaj Marię Magdalenę pod grobem. W sensie tę Marię, która czeka na Pana Jezusa. Jak ja tę kobietę tam kocham. Kochani, zobaczcie. Ona jako jedyna została czekając na to, na co nie było czekać. W sensie nie miało sensu żadnego czekać. Ja wiem, że on mówił, że zmartwychwstanie, ale kochani, no, łatwo zauważyć, że wszyscy w to zwątpili. No, wszyscy się rozpierzchli, nikt tam już, nikogo nie było. Ona jedyna czeka, ona jedyna siedzi pod tym grobem. I oczywiście ja wiem, że ona nie tyle czeka na zmartwychwstanie, ile chce być z nim. Tylko co mnie tam bardzo fascynuje. Kocham tę rozmowę, kiedy ona gada z tym ogrodnikiem, co się, to jest Pan Jezus, ale ona nie wie, że to jest Pan Jezus. I mówi: powiedz mi, gdzie go położyłeś, ja sobie go wezmę. Co się, tylko gdzie on jest, bo nie ma go tutaj, gdzie myślałem, że on będzie leżał. Gdzie ty go przeniosłeś? Zobaczcie, jaką ta kobieta ma miłość i pragnienie bycia z Jezusem. Jak ona sobie to wyobrażała, że co? Że ona tam pójdzie, weźmie to ciało, co, tak se przerzuci przez ramię i pójdzie z tym ciałem do domu, tak? No bo tak mówi: powiedz mi, gdzie go położyłeś, ja sobie go wezmę. Czyli co, ona po prostu chce wziąć to ciało i będzie siedziała do końca życia z tym ciałem w domu. Kochani, oczywiście no można by to pomyśleć, że kobieta lekko zwariowała, ale to jest po prostu miłość. Ona tak bardzo go chce, że jej nie interesuje w ogóle, żyje, nie żyje, ona z nim będzie. Dlaczego to jest ważne? Bo zobaczcie, potem, kiedy on do niej powiedział jedno słowo, Mario, wystarczyło jedno słowo, to ta jej tęsknota natychmiast pozwoliła jej go rozpoznać. Zobaczcie, z uczniami w Emaus będzie gadał cały dzień z nimi i go ćwoki oczywiście nie rozpoznają. Cały dzień będzie tłumaczył, wyjaśniał pisma, dopiero wieczorem im się objawi, no i dopiero go rozpoznają. Jak weźmiecie innych uczniów, Tomasz będzie musiał dotykać, będzie chciał dowodów. U niej wystarczyło jedno słówko. Co to znaczy? Jak ktoś naprawdę tęskni za Bogiem, to go po prostu rozpozna, to go znajdzie, to go spotka. Jak ktoś naprawdę wkłada wszystkie możliwe siły, żeby z Bogiem być, to Bóg na to odpowiada, po prostu. Czemu to jest, kochani, uzupełnienie tego, co wczoraj? Dlatego, że wczoraj wam mówiłem, takie na hura lecimy, na hura robimy, na hura działamy, na hura idziemy do nowego. Tak, to wszystko prawda pod jednym warunkiem, że mamy te relacje z Panem Jezusem. Bo jak bez Niego polecimy do nowych dzieł, to w ogóle zapomnijmy. To sobie po prostu narobimy tylko kupę chaosu i po prostu szumu takiego w świecie, który nic nie zmieni. Ona jest kwintesencją. Zauważcie, ona się stała pierwszym apostołem. To ją wysłał z pierwszym kazaniem. Nie wiem, czy wiecie, Maria Magdalena jest patronką zakonu dominikanów. Oprócz oczywiście Najświętszej Marii Panny, Świętego Ojca Dominika, naszą patronką jest Święta Maria Magdalena, bo to jest pierwsza kaznodziejka w historii Kościoła. To jej Pan Jezus powiedział: idź, powiedz moim uczniom. Czyli kazał jej powiedzieć pierwsze kazanie. Kazał jej powiedzieć: kobieto, powiedz, że zmartwychwstałem. To jest kazanie. Dlaczego? Bo tak za nim tęskniła. Kochani, pamiętajmy o tym dzisiaj. Zatęskni za Jezusem i bądź z nim.